Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale newsowym Świat Linuxa. No nie, no ogólnie linuxowym, ale tak jest. Newsy. Newsy, końcówka kwietnia, początek maja dla Was. Troszeczkę tego jest. Fajne rzeczy dla wiadomości NVIDII, dla administratorów IT, także dlatego, że Red Hat przedłuża wsparcie ESL dla Red Hata, ESL chyba dobrze mówię, dla Red Hata do 4 lat, dla Red Hata 7 i 7.9 bodajże. Do kompletu nowy Proton się pojawił, do kompletu QEMU KVM, czyli dla wielbicieli wirtualizacji Linuxowej. Mamy również newsy i sporo, sporo innych rzeczy. Gorąco zapraszam na film, mam nadzieję, że będzie się podobało. Jak coś to pisać? Kurde, tak ma być! Tak ma być! No, nie, no, jak wam się nie podoba, to też piszcie. Gorąco zapraszam na film, bez dłuższego gadania. Tym razem newsy nie z całego miesiąca, od połowy kwietnia do początku maja. Mam nadzieję, każdy znajdzie interesujący go temat do głębszego przemyślenia. Słuchajcie, newsy staram się umieszczać w miarę chronologicznie, ale różnie z tym bywa, wybaczcie. Na start pierwsze punktowe wydanie GNOME 46.1. A wspominam o tym, ponieważ zawiera pierwsze bardzo ważne zmiany dla posiadaczy kart NVIDIA, ale nie tylko. Feature ten nazywa się XSplit GPU Synchronization i gdy tylko NVIDIA wyda w pełni obsługujące tę funkcję sterowniki dla Linuxa, użytkownicy kart z zielonej firmy powinni odczuć dużo lepszą wydajność oraz mieć mniej problemów przy korzystaniu z pulpitem z trybem protokołem Wayland oraz X-Wayland, a dodatkowo posiadacze laptopów hybrydowych także na tym zyskają. Dużo poprawek zastosowano w Files, czyli dawnym Nautilusie, programie do obsługi plików. Zmiany, jakie się pojawiły, to, cytując 9to5 Linux, umożliwienie użytkownikom tworzenia archiwów w oknie dialogowym kompresuj po naciśnięciu Enter, zapobieganie awariom podczas kompresji pliku i folderu, niewyświetlanie banerów w wyszukiwaniu globalnym, zachowywanie uprawnień podczas kopiowania systemem plików tylko do odczytu i wyłączenie niedziałającego wyszukiwania globalnego widoku inne lokalizacje. Dla osób z niepełnosprawnościami czytnik ekranu Orca ma naprawiony błąd, który powodował niepowodzenie klikania przycisków w niektórych aplikacjach GTK. Naprawiono regresję w tzw. Say All podczas ładowania strony oraz awarię w PITGIN IM, czyli komunikatorze PITGIN, gdy użyto skrótu przycisku Gdzie jestem. Dodatkowo naprawiono błędy w programie Lupe, gdzie były problemy z podglądem wydruku w trakcie korzystania z udziału w Samby i choćby rozmyte skalowanie ułamkowe interfejsu, gdy było włączone. Dodatkowo panel sterowania też okazał się mocno zabugowany, a dotyczyło to głównie ustawień sieci, panelu sterowania, czy choćby okna z widokiem podłączonych do komputera monitorów. Przy okazji pamiętacie, jak pokazywałem chyba w teście Fedora 40 na moim kanale, że nie mogę się dostać do komputera korzystając z protokołu RDP, gdy nie ma zalogowanego usera? No to cytuję. W GNOME 46.1 zaktualizowano także serwer GNOME Remote Desktop, który ma działać na Big Endian i zapobiegać awariom, które występują, gdy nie ma sesji użytkownika, a także XDG Desktop Portal GNOME z różnymi poprawkami w oknie dialogowym portalu Screencast. Może w końcu będzie to działać normalnie, zmian jest dużo więcej, zapraszam na oficjalną stronę projektu GNOME. Teraz coś o linuxowych dystrybucjach. 23 kwietnia wydano Endeavor OS o nazwie kodowej Gemini i udostępniono wersję z pulpitem KDE Plasma 6. System jest oparty o najnowszy kernel 6.8, możliwy jest wybór pomiędzy sesjami X11 a Wayland, o dziwo, bo to miało być zablokowane w plazmie 6, no, ale przy okazji uwaga dla posiadaczy NVIDIA, domyślnie jest wybrany Wayland. Oczywiście możecie zmienić sobie sesję Wayland na X11 przed zalogowaniem się do systemu. Wydanie to startuje od razu na zastrzeżonym sterowniku NVIDIA, a nie jak dotychczas NVIDIA DKMS otwartym, aby poprawić jakość pracy w środowisku Wayland. Dla zaawansowanych użytkowników dodano świetny graficzny edytor partycji Gparted w sesji Live USB i uwaga, usunięto opcję instalacji ARM. ARM nie ma już malinki. Nie wiem, czy wspominałem wcześniej, ale jakiś czas temu deweloperzy Endeavor OS z braku środków i rąk do pracy zaprzestali budowania i udostępniania wersji systemu dla ARM, czyli także dla Raspberry Pi. No cóż, szkoda. Znowu kasa.
Dodatkowo w systemie zastosowano najnowsze sterowniki MESA w wersji 24.0, nową, stabilniejszą i szybszą wersję instalatora Calamares, a także najnowszy Firefox w wersji 125. Zmian jest jak najbardziej dużo, dużo więcej i zapraszam na stronę projektu Endeavor OS. Teraz świetne info dla wszystkich, dla których język polski jest jedynym językiem, którym się posługują, a chcieliby pracować bezpiecznie i anonimowo w internecie. Tails, czyli na chyba najlepszy system, który pozwala zachować anonimowość, między innymi przy pomocy świetnie skonfigurowanego protokołu Tor w przeglądarce, udostępnia właśnie wydanie 6.2, a w nim dodano obsługę języka polskiego. Co prawda jest to dopiero początek zmian wprowadzania tłumaczenia, ale deweloperzy obiecują aktualizację, gdy tylko tłumaczenie zostanie poprawione i im udostępnione. Tak w ogóle dodano 21 nowych języków do tego systemu. Tails 6.2 został zsynchronizowany z najnowszą dostępną wersją Debiana 12 Bookworm, na której zresztą się opiera, a oznacza to m.in. Kernel 6.1 LTS, Tor Browser w wersji 13.0.14, sam Tor dostał aktualizację do 0.4.8.11, a także ulepszone wykrywanie błędów odczytu i zapisu podczas uruchamiania Tails z pamięci USB, tak? Oraz zaktualizowano narzędzie Tails Upgrader, dzięki temu tak zwane uaktualnij później będzie opcją domyślną. To wydanie wyłącza również funkcję Speculative Store Bypass SSB. SSB coś dla krótkofalowców, tak? Aby złagodzić lukę Spectre V4 wpływającą na procesory Intel. To wydanie naprawia także problemy z Wi-Fi na niektórym sprzęcie. Poprawia komunikat o błędzie, który pojawia się, gdy nie można utworzyć trwałej pamięci masowej, i wyłącza klucze SysRQ, aby zapobiec awarii sesji Tails i obejściu ekranu blokady. Teraz news przeznaczony raczej dla osób bardziej zaawansowanych i miłośników wirtualizacji. Wydano QEMU 9.0, czyli świetne narzędzie, platformę do tworzenia zwirtualizowanych środowisk komputerowych. Cytuję 95 Linux. Najważniejsze cechy QEMU 9.0 obejmują obsługę wielu kolejek dla sterownika blokowego VirtIO BLK, umożliwiającą przetwarzanie różnych kolejek pojedynczego dysku przez różne wątki wejścia-wyjścia. Mamy możliwość jednocześnie obsługi wstępnej alokacji pamięci zaplecza przy użyciu wielowątkowości oraz obsługę funkcji Mapped RAM, umożliwiającej wydajniejsze tworzenie migawek maszyn wirtualnych. Obsługa ponownego uruchamiania w punkcie kontrolnym dla VFIO także jest dodana oraz ulepszono obsługę wykrywania zerowej strony. Są to dodatkowe usprawnienia. Teraz w przypadku RISC-V QEMU 9.0 dodaje obsługę rozszerzeń ISA dla ZAKAS oraz AMOKAS. Profili RVA22, ZAAMO, ZAL, RSC, ZSO i innych, a także obsługę SMBIOS dla maszyn RISC-V WIRT, obsługę ACPI dla SRAT, SLIT, AIA i PLIC oraz zaktualizowaną obsługę tabel RHCT. Jak ktoś rozumie, to dobrze, bo ja nic. W przypadku ARM dostępna jest obsługa płyty dla węzła IoT BL475E IoT0. O Jezu. Dobra, lecimy dalej. MP3 AN536 jest to płyta deweloperska MPS3 Plus do plus oprogramowanie układowe AN5360 i Raspberry Pi 4B. Twórcy zauważają jednak, że QEMU nie modeluje jeszcze PCI ani Ethernetu dla Raspberry Pi 4 model B, co zostanie dodane w przyszłej wersji. Ale powiedzieli, że płyty Raspberry Pi obsługują teraz kontrolery SPI i BSC i I2C do kompletu. Ponadto QEMU 9.0 wprowadza obsługę akceleracji KVM dla architektury LungArch, w tym rozszerzenia wektorów LSX, LASX, aktualizuje oprogramowanie CBIOS,
HPPA do wersji 1.6 czy do wersji 16 dla architektury HPPA oraz dodaje obsługę emulacji dla instrukcji CVDG, CVB, CVBY i CVBG i poprawia emulację LAE, Load Address Extend dla architektury S390X. No panowie nerdowie, do roboty, do roboty! Kolejne info dla administratorów i działów IT, czyli wydłużamy wsparcie i tu nie chodzi o Canonical. Red Hat postanowił, iż nadal wspierany i szeroko stosowany system RHEL, Red Hat Enterprise Linux, który został wydany w 2014 roku i miał planowane tzw. EOL, czyli End of Life na czerwiec tego roku, ożyje jednak dłużej. Ogłoszono jednorazowy okres konserwacji ELS dla RHEL 7 ELS. I teraz cytując ogłoszenie firmy Red Hat. Wszystkie główne wydania RHEL mają standardowo 10-letni cykl życia. Przez pierwsze 5 lat zapewniamy pełne wsparcie, w tym poprawki błędów, poprawki zabezpieczeń, ulepszone oprogramowanie i backporty. Przez następne 5 lat zapewniamy wsparcie serwisowe obejmujące poprawki zabezpieczeń i poprawki błędów wydawane w miarę potrzeb danego klienta. Następnie RHEL wchodzi w fazę przedłużonego życia, tzw. ELP. W tym czasie masz ciągły dostęp do wcześniej opublikowanych treści w portalu klienta Red Hat i w bazie wiedzy Red Hat. Ponadto możemy zapewniać ograniczone wsparcie techniczne i porady dotyczące migracji do aktualnie obsługiwanych wersji RHEL. Organizacjom, które muszą korzystać z wersji głównej, wykraczającej poza standardowy cykl życia, oferujemy dodatek Extended Life Cycle Support ELS, który już mówiłem wcześniej. Ten dodatek obecnie rozszerza obsługę głównych wydań nawet o 2 lata po zakończeniu cyklu życia wersji standardowej. Jako opcjonalna dodatkowa subskrypcja ELS zapewnia dostęp do rozwiązywania problemów z ostatnią pomniejszą wersją, wybranymi pilnymi poprawkami błędów i niektórymi poprawkami bezpieczeństwa. ELS dla RHEL 7 jest teraz dostępny przez 4 lata, począwszy od 1 lipca 2024 roku. Aby z tego skorzystać, organizacje muszą korzystać z RHEL w wersji 7.9 w porównaniu z poprzednimi głównymi wydaniami ELS dla RHEL 7 oraz 7.9. Rozszerza zakres poprawek bezpieczeństwa, włączając aktualizacje dotyczące ważnych CVE. Obejmuje także konserwację dodatków Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions oraz Red Hat Enterprise Linux High Availability i Resilient Storage. Aby pomóc Ci w tworzeniu długoterminowej strategii dotyczącej infrastruktury IT, Red Hat planuje oferować ELS przez 3 lata, zarówno dla RHEL 8, jak i 9. No chyba tutaj ten Canonical, który dał do 12 lat wsparcia, powodował swoje. Wracamy do naszych domowych systemów i tu ląduje kolejne distro z, nie uwierzycie, Plasma 6 na pokładzie. Tym razem jest to Garuda Linux o nazwie Birds of Prey. By the way, pamięta ktoś z Was może bardzo fajny na tamte czasy symulator lotu o takiej właśnie nazwie na komputery Amiga? Tak, tak, to było w 1991 roku. Wracając do Garudy, pod spodem ślicznego pulpitu mam oczywiście Arch Linuxa. Twórcy zapewniają także możliwość, według nich, bo ja tego nie testowałem, aktualizacji z wersji z Plazmy 5 do 6 z zachowaniem całego skórkowania systemu. Update otrzymuje także desktop Sway, program Sway FX, który jest przeznaczony do ulepszania efektów pulpitu. Nie zapomniano także o wielbicielach pulpitu Hyperland, które otrzymało najnowsze dodatki. Przeglądarka Fire Dragon została ponownie oparta na przeglądarce Florp. Edycja Qtile została usunięta. Instalator Calamares otrzymał zaktualizowane slajdy zapewniające bardziej nowoczesny wygląd i styl. A system kompilacji dla repozytorium Garuda otrzymało główne aktualizacje. Czas na krótkie info sprzętowe. Niemiecki producent laptopów linuxowych Tuxedo Computers zaprezentował pod koniec kwietnia nową maszynę, a jest to Tuxedo Pulse 14 generacji, Tuxedo Pulse 14 generacji 4, czyli unowocześniona wersja wydanego około pół roku temu sprzętu trzeciej generacji.
sercem laptopa jest AMD Ryzen z serii 7 o nazwie albo numerze kodowym 8845HS z 8 rdzeniami, 16 wątkami o TDP 54W i maksymalnym taktowaniu turbo do 5,1 GHz. Sprzęt jest wyposażony w 32 GB pamięci RAM LPDDR5X 6400 MHz. Za obsługę grafiki odpowiada układ AMD Radeon 780M z 12 rdzeniami GPU i taktowaniem do 2,7 GHz. Ten ultrabook jest wyposażony w matową 14-calową matrycę IPS Omnia o proporcjach 16:10. Mamy tutaj rozdzielczość 3K, czyli 2880 punktów na 1800, a jasność 400 nitów i 100% pokrycie RGB. Kurde, robi robotę, musi to robić robotę. Jest to jeden z bardziej oszczędnych laptopów tego producenta. Bardzo lekki, bo waży tylko 1,4 kg i ma cienką 18 mm obudowę. Według Tuxedo sprzęt nadaje się do przeglądania internetu, tworzenia treści, tworzenia oprogramowania, czy nawet lekkich gier. Co do wyposażenia gniazd, to mamy tutaj 4 USB i 2 to są 3.2. Mamy do kompletu HDMI 2.0 z HDCP 2.2 i 2 USB, USB-C 3.2 generacji drugiej 10 gigabitów. DisplayPort 1.4, a akumulator 62 Wh oferuje do 11 godzin pracy. Cena sprzętu zaczyna się od 1249 euro. Kilka pierwszych miesięcy tego roku to niestety przykre wiadomości dla oprogramowania open source. Jakiś czas temu zakończono rozwój świetnego klienta IRC HexChat. Pod koniec marca, tworzący od ponad 20 lat, człowiek o ksywie Dave the Unsub ogłosił koniec projektu Clam AVTK, czyli graficznej nakładki do chyba jedynego antywirusa na Linuxie Clam AV. A kilka dni temu kolejny projekt został zamknięty na stałe, a mianowicie NeoFetch. Tak, to ten konsolowy program Script zakończył właśnie swój rozwój oficjalnie. Repozytorium Git zostało zarchiwizowane. Co prawda można się było tego spodziewać, gdyż program nie miał żadnej dużej aktualizacji już od kilku ładnych lat, a uruchamiając go na najnowszych komputerach z najnowszymi grafikami czy CPU pokazywały się błędy odczytu parametrów, ale użytkownicy jednak mieli nadzieję, że program po prostu odżyje. Tak się jednak nie stało i to, co zostało napisane na GitHubie, oznacza definitywny koniec projektu. Program oczywiście działa nadal, jednak będzie powoli pewnie usuwany z różnych dystrybucji Linuxa jako niewspierany. Owszem, istnieje wiele forków i tak dalej, no ale szkoda, po prostu szkoda, no może zwykłe przyzwyczajenie, no ale zawsze. Żegnaj NeoFetch. Teraz dobra wiadomość głównie dla linuxowych graczy. Valve ogłosiło wydanie najnowszej wersji warstwy tłumaczącej, pomagającej uruchamiać gry z Windowsa, czyli Proton. W wersji 9 to wydano, słuchajcie. Zacytuję tutaj prawie w całości artykuł z 95 Linux. Oparta na Wine 9.0 wersja Proton 9.0 dodaje obsługę m.in. DinoGen Online, Fotografii Simulator Demo, George McGeehan's Gamer Hero, The Finals, True Reporter, gry wideo typu Mystery of Mistwood, Road to Vostok Demo, Witch on the Holy Night i Władca Pierścieni Gollum także powinny zacząć działać normalnie. Lista nowo obsługiwanych gier obejmuje także Sonic Colors Ultimate, Command & Conquer Red Alert 2 Yuri's Revenge, Command & Conquer Tiberian Sun and Firestorm, Icelink and the Tavern of Elves, Snares of Ruin 2, Insanity Blade. Ponadto mamy tutaj informacje o Far Cry 2, Far Cry 4, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona, Lara Croft, Guardian of Light, Warhammer 40,000 Space Marine, Warhammer 40,000 Dawn of War 2. Tutaj mamy jeszcze Chaos Rising i Warhammera 40,000 Retribution, czyli te wszystkie dodatki. Dodatkowo Outcast, Second Impact i Prototype. I na tych wszystkich tytułach można grać teraz bez problemu na komputerach z procesorami o dużej liczbie rdzeni. Miłego ciupania!
No i teraz ciekawostka, chociaż chyba niewielu zainteresuje, bo będzie mocno geekowsko. Kojarzycie człowieka o imieniu Aiki Doherty? To inżynier programista, który od kilkunastu lat zajmuje się wszelkiego rodzaju projektami open source, choć głównie Linuxem. To także jeden z ojców sławnej dystrybucji Solus Linux, która powstała w około 2014 albo 2015 roku. Pracował przy rozwoju m.in. Clear Linuxa jako starszy inżynier oprogramowania w Intelu, a ostatnio pracuje w MZLA Technologies Corporation, czyli Mozilla, przy ulepszaniu kodu Thunderbirda i Firefoxa. Człowiek ten w 2023 roku ogłosił, iż buduje całkowicie nową dystrybucję Linuxa o nazwie Serpent OS. Projekt raczej nie będzie przeznaczony dla zwykłego domowego użytkownika, a będzie bardziej nakierowany na bycie, cytuję ze strony Serpent, że Serpent OS tworzy pionierską dystrybucję Linuxa, koncentrując się na najnowocześniejszych technologiach, usprawniających wydajność i przepływ pracy dla programistów. Umożliwia to użytkownikom wykonywanie zadań, jednocześnie zmniejszając problemy, jakie muszą mieć użytkownicy wnoszący swój wkład. Udostępniamy Ci te same narzędzia, których używamy, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Ja wiem, tłumaczenie maszynowe, zawsze możecie sami na stronie Serpenta o tym przeczytać. W każdym razie no, robi się ciekawy system, ale zdecydowanie nie dla wszystkich. Żeby nie było, że to takie gadanie tylko, to podam jeszcze trochę projektów, tak zwanych, założeniach projektów, tak? Nigdy więcej nie będzie rozdziału User Bin, całość zbudowania w oparciu o tak zwany Tlang, łącznie z jądrem. Musl jako libc, opierając się na optymalizacji kompilatora zamiast zbudowanego ASM. Jest tutaj odejście od wersji podstawowej opartej na architekturze x86-64, na rzecz nowszych procesorów, w tym optymalizacji specyficznych do procesorów Intel i AMD. I pewnie te wszystkie AVX-y i tak dalej, V4 i tak dalej. Subskrypcje będą oparte na możliwościach w menedżerze pakietów. Będzie to sprzęt, znaczy tylko dystrybucja na UEFI, bez obsługi starego BIOS-u. Uwaga, będzie tylko Wayland, chociaż zbadana zostanie kompatybilność z X11, zostanie zachowana kompatybilność z X11 za pośrednictwem kontenerów. Ma być to również w pełni bezstanowy, z narzędziami do zarządzania i przesuwania poprawek, cokolwiek to wszystko znaczy, do kompletu. Brak obsługi kart Nvidia poprzez zastrzeżone sterowniki. A teraz info najważniejsze. Wkrótce będzie dostępny działający instalator systemu Serpent OS i na 99% będzie działał wyłącznie w konsoli terminala Linuxa. Co wy na to? Ktoś się pisze na jazdę próbną tego systemu? Bo ja nie. To zdecydowanie nie jest moja półka linuxowa. Ostatni news. Kojarzycie system operacyjny Redox, który pokazywałem na tym kanale już jakiś czas temu. Jest to system całkowicie napisany od zera w języku programowania Rust. Słuchajcie, 30 kwietnia pojawiła się informacja, że system właśnie otrzymał obsługę klawiatury i myszy na USB. To nie jest żart. Zacytuję tutaj część artykułu z Poronixa. Teraz tak. Wśród ostatnich zmian w systemie operacyjnym Redox znajduje się dostosowanie GCC do domyślnego tworzenia statycznych plików binarnych na platformie, przeróbka sterownika USB KID w celu uzupełnienia obsługi klawiatury i myszy USB. System operacyjny Redox pod procesorem ARM64 z QEMU może teraz uruchomić pulpit Orbital. Ale nie działa to jeszcze na prawdziwym sprzęcie. Mamy tutaj ulepszenie implementacji Futexa dla jądra, ulepszono także dokumentację. Chociaż klawiatury i myszy USB mogą teraz współpracować z najnowszymi systemem Redox, obecnie występuje niewielki spadek wydajności urządzeń wejściowych USB ze względu na użycie przez sterownik odpytywania. Koncentratory USB również nie są jeszcze dobrze obsługiwane w systemie operacyjnym Redox, więc tam mogą również wystąpić problemy, ale wydaje się, że wyprzedza to wszystko GNU Hort, gdzie w końcu sprawdziliśmy, czy nadal brakuje im obsługi USB. Tłumaczenie maszynowe jak najbardziej poprawiłem, ale nie jak najbardziej, w każdym razie będziecie mogli podłączyć myszkę i klawiaturę na USB do Redoxa. Wow.
Tyle na dziś. Mam nadzieję, że newsy były interesujące. Oczywiście sorry za wszystkie moje literówki, błędy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No cóż, samo życie. Dzięki za wsparcie kanału poprzez subskrypcję, łapkowanie, komentarze. No i oczywiście poprzez oglądanie tych wszystkich moich cudownych materiałów. Podziękował bardzo, bardzo, bardzo. Słuchajcie, do zobaczenia w następnym materiale na kanale Świat Linuxa wkrótce. Wielkie, wielkie buziaki. Trzymajcie się ciepło, cześć.